Siemanko chłopaki i dziewczyny, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku od biedaka do kozaka. Brączkowski z tamtej strony. Aloha. Aloha, buenos dias, buenas noches i jak obiecaliśmy, tak kolejny odcinek, to już trzeci od biedaka do kozaka, czy to czwarty nawet wręcz? Już czwarty, ale to poszło więcej ostatnio wrzucamy niż przez ostatnie cztery miesiące. Czwarty przez ostatni parę dni, ale tak ogólnie już chyba jedenasty teraz, nie, dwunasty. Dwunasty, to pięknie to leci. W dzisiejszym odcinku, tak jak obiecaliśmy, czas wziąć się wreszcie za krówki, poprzątać trochę, żeby nam się te krówki mnożyły. Kokoszki są jak najbardziej, no piękna koszula franelowa, ci powiem Andrzeju. Możesz iść nadal rozładowywać belki, później wam pokażę jak to tam wygląda na stodole, bo trochę sobie poukładałem przed odcinkiem. Silo King, ten nasz, który już mieliśmy od samego początku, wreszcie będziemy mogli go sobie wykorzystać. Niestety trochę problemów jest z krowami, bo nie wszystko działa jak potrzeba, ale pani potrzeba jest zawsze. Wreszcie tu się znalazł, tam leżał za garażem z tyłu, tam w krzokach i żeśmy go wczoraj znaleźli. Pojechaliśmy dokupić łyżkę i żeśmy sobie ogarnęli Mausera. Więc sobie pierwsze co teraz wsiądziemy właśnie do naszej 60-teczki, proszę ja was bardzo. Bolek będzie otwierał produkcję Mauserów. Dokładnie. Ogarnęliśmy wczoraj sobie tak tam z naszym Brączkowskim Eugeniuszem w garażu wieczorem żeśmy siedzieli i udało nam się ogarnąć coś, czym będziemy mogli wreszcie nalewać wodę dla naszych krówek. Czas na piątkę już oczywiście jest włączany. A udało nam się zrobić coś takiego, co właśnie tutaj stoi w garażu, może to najpierw wyciągnę. Zbyszek, czy nie przybiegłbyś mi może ten podczepić to, bo jak ja wysiądę później z 60, to nie będę mógł ten. Dobra, już cofam. Ty weź tą kokoszkę tam. Albo dobra, pomiędzy. Jaką kokoszkę? A to u mnie jest, dobra, właśnie już pod kołami została. Weź tam na marce ty podczep. Dobrze, dziękuję ci bardzo serdecznie. Już wam pokazuję jak to wygląda. Może wysiądziemy sobie teraz, bardzo pięknie. Zrobiliśmy za darmo ze swoich własnych materiałów. Jak widzieliście, no złomu mieliśmy tam dużo koło krzaków, koła też się jakieś znalazły, no i mauserów, jak sami też wiecie, było sporo. Wymyliśmy go dosyć dokładnie, no i moim zdaniem wyszło nawet dosyć spoko. Więc jeśli chodzi o samo wożenie wody dla krów, myślę, że będzie to wystarczające. Wodę będziemy sobie brali z jeziorka koło naszej łąki, więc się już tam od razu uda. A tam ino po lewej stronie za tym ostatnim drzewem jest, wiesz? Dobra. Także na spokojnie dzisiaj sobie to ogarniemy. Akcja taka dość nietypowa, bo dopiero na serii od zera do farmera zaczęliśmy trochę zajmować się karmieniem. Tak to wcześniej na żadnych innych seriach nigdy nie było po drodze i jakoś nigdy wcześniej się nie bawiliśmy w karmienie zwierząt. Tak akurat nam w tej serii jest to bardzo potrzebne wręcz. A powiem wam, że będzie trochę roboty, ponieważ no jak sobie zobaczyłem, ile pracy mam właśnie z tym, aby... Tutaj jest to jeziorko. Aby nakarmić te krówki, bo niestety na naszego Silo Kinga podjął tylko 2000 litrów za tam 2 tony mieszanej paszy. No to wam powiem, że jest nieciekawie, bo wrzuciłem sobie jeden, to tak po 2-3% może poszło każdej rzeczy w krowach. No ale trudno, po prostu dzisiaj sobie troszeczkę pokarmimy ile da radę. Zobaczymy jak będzie z cenami tego wszystkiego i może sobie pojedziemy coś wreszcie sprzedać, załadować. Jakby ktoś tą 60-tką się bawił, to polecam najpierw odczepić łyżkę przed wychodzeniem z serwera, chyba że chcecie później się znowu bawić i kupować 15 razy łyżkę i jeździć po nią do sklepu. No bo jest totalna lipa z tym, że wiecie, ten kurs znika i później niestety dzieją się takie niestworzone rzeczy, że były dwa FPS-y na serwerze. Także totalna lipa. Ja pierdzielę, nie wiedziałem, że jeżeli się bierze wodę z jeziora, to też zapieprza pieniądze. No gdybym wiedział, to byśmy wzięli to z hydrantu. No niestety nic nie poradzę na to, ale no trzeba czymś krowy napoić. Ale chujowa. No, że tak się wyrażę. Słabo jest zrobione, bo no najczęściej w farmingu, może ja to przełożę kiedy. Kurde, przecież na naszym od zera to no zawsze jeździliśmy specjalnie do jeziora, żeby właśnie za tą wodę nie płacić, nie? No dobra, to nie będę brał aż, no wziąłem i tak full. To ja to spróbuję ogarnąć na następny raz. Teraz ogarniałem sobie przed odcinkiem trochę krowy, bo niestety, ale brudzenie się, wiecie, to rozwalanie krów z koryta jest na połowie gospodarstwa, znaczy połowie tam tyłu gospodarstwa, na zdrowie tak w ogóle, dziękuję, nie na wodę. Jest na połowie gospodarstwa i trochę słabo to wygląda, no a nie mogłem tego poprawić, nie wiem czemu, dlatego może, że byliśmy już na tym save'ie, może by trzeba było save'a zacząć od nowa, próbowałem tam się pobawić w ustawieniach i w ogóle nic mi to po prostu nie dało, więc no trochę z tym jest słabo, ale miejmy nadzieję, że kiedyś to się da w miarę radę jakoś ogarnąć.
Gdy już ile będziemy... zapłaciłeś za 2000 litrów wody? Nie wiem, z 2000? Ile? Z półtora, z 2000? Pierdolisz. No nie, było... A nie, no 14 coś, no to niecały 1000. No dobra, niecały 1000. Bo o kurde, ja zap... Dobra, nie się z tym. Już wiem, co teraz zapomniałem. Ogólnie lipę zrobiłem. Ale mniejsza z tym, bo ja raz kupiłem tą łyżkę za 900. Zbugowało nam serwer. Musiałem ją sprzedać. I niestety pojechałem ją drugi raz kupić, nie dodałem sobie kasy. Czyli tego 1000. Mordeczki, to przepraszamy za to z góry, ale w następnym odcinku będzie o 1000 więcej jakby coś. Bo... Dwa razy kupiłem łyżkę. Dwa razy kupiłem łyżkę przez to, że zbugowało nam serwer, a ja teraz już wchodząc zapomniałem dodać tych pieniędzy. Bo dlatego tak mieliśmy, a w końcu tamten odcinek mieliśmy chyba... W ogóle tam... nie mówiłeś nawet ludziom, ile to już to kosztowało. Jo, właśnie to może wam nawet ją pokażę, żeby nie było. Czekajcie, to jest ta łyżka, 950. Tutaj od razu też mamy fajne widły do obornika i do belek już pobrane. Także one też będą kupowane w razie W, kiedyś tam z czasem. Dobra, zobaczmy, ile to w ogóle nasze krówki w ciągu tej wody i czy to jeszcze im czasami nie jest potrzeba. No tej wody jeszcze by można było przywieźć, ale nie wiem. Czy się bawimy od razu w to? A ile jest? Ponad pół chociaż? Ponad połowa jest. No to starczy. Dobra, ogólnie tego Mozera to chyba sobie tutaj postawimy. On jak sobie tutaj stoi. Nie ma co za dużo im przywozić, bo kurwa się przytyczają. No dokładnie. Lepiej trochę uschłe będą. A deszczówkę też by można było jakoś zbierać. No nie, no teraz się zdziwiłem troszeczkę z tym jeziorkiem. Myślałem, że będzie darmowa woda. Dlatego nie stawiałem żadnego hydrantu nigdzie, bo już mam pobrany, miałem nawet. I mówię, a... Po co mamy płacić, jak możemy właśnie robić tak jak na od zera, a tym bardziej, że na tej serii, no kurczę, nam się każde pieniążki przydadzą. Więc już niedługo sobie, dotacje będą także. Więc coś sobie trzeba wykminić, bo teraz praktycznie w ostatnim czasie stoimy w miejscu. O. Czy my nawet nie mamy sezonu jednego przegranego, więc tutaj też nie ma co się śpieszyć z tymi zakupami, nie? No żeby to jest na, dokładnie. Tym, na tych maszynach ten jeden sezon chociaż kurde... Przegrać, nie? Dobra, ja sobie tutaj pojadę, mam nadzieję, że się zmieszczę, bo chciałem... Mam na przyczepie uciętą świeżą trawę, uciemiam przed odcinkiem, mówię, nie wiem jak to wszystko będzie mi zajmowało czasu i w ogóle. A też mówię, nie chcę jakoś zbytnio długiego tego odcineczka robić. I najwyżej zobaczymy, jak wyjdzie szybko dosyć i tej trawy będzie za mało jeszcze, to sobie pojedziemy jak najbardziej. Ja nie wiem co z tą krową jest. Ale ona cały czas. Uła, burta tam poleciała, nie chcący. Cały czas nam wchodzi w ścianę. Wiecie, mordo w ogóle ten, powiedz mi, co trzeba w końcu dorobić, czy nie? Nie wiem, patrzyłem na tą górę, znaczy, wiesz co, kiedy powiem to? Gdy teraz właśnie. Ja ci jadę zaprowadzić przyczepę, właśnie. To tak zrobimy. Jadę zaprowadzić ci przyczepę. Gdzie? Chyba, że ty masz to, nie masz co robić. Zdjąłeś belki? No. Dobra, to słuchaj, masz przyczepę teraz. Jedź 60, zaprowadź sobie przyczepę do Bizona, nie? No. Przyjedź 60, zaprowadź sobie przyczepę do słomy na pole. No. I sobie naładuj belki i przywieź mi je pod ten. I przywieź mi je pod oborę, nie? Dobra. Bo ja teraz będę sobie już karmił. Dobra, no to jestem ciekawy, ile będzie tych belek tam będzie. Wiecie, ja muszę sobie otworzyć. Obstawiam dużo. 3 wchodzi na Silo Kinga. Kolejne kilkanaście belek. Kurde. No dobra, no nic nie poradzę, no tak to w farmingu wygląda, że ten Silo King tak bardzo w szybę wchodzi, no nic nie mogę z tym zrobić. Ale muszę jakoś mieć dojście tutaj do tego całego pilota. Jakiego pilota? No to szybę zamknij. No jak ja będę sięgał ten, wyładowywanie i wszystko? Z kabiny przecież to muszę zrobić. Aha. Ogólnie powinien być ten cały rozdzielacz, że tak powiem, podłączać się na takim kablu i do środka być wnoszonym, no ale niestety tak nie ma. Ale sobie wejdzie teraz... w ogóle zbiornik powie na tą szczepę? Jo, powinien wejść. Dobra, my sobie możemy teraz wysiąść, wejść na górę i wreszcie zabrać się za nasze sianko. Ale tu pszenicy będziemy mieli od ciula, ty. No, bardzo dużo, pszenicy będzie bardzo dużo. To już mamy... Ale mogę wam pokazać... O Jezus, mordo, a żeś tu pięknie nawrzucał, to trzeba poukładać teraz jeszcze. Ale zobaczcie sami, no moim zdaniem fajnie wyszło. Trochę chwila roboty była, ale ładnie złożone. Ty! Pszenica 812. Pojadę. To musisz szybko belki zebrać? Kurde, trzeba to jakoś wymyśleć. Bo mówię. To na koniec odcinka pojedziesz. No, to na koniec odcinka będę potrzebował, to będziesz musiał mi jechać. Tą przyczepę będziesz musiał szybko rozładować, nie? No. Jaką przyczepę? No, tą z belkami. Jechać, założyć burty do niej na PGR, nie? No. I ją przywieźć. No.
Dobra, ale ty z dwoma pojedziesz teraz. Ja, i z dwoma pojadę. Ja już to wygrać. Jak się uda doładować, jeszcze... To się jeden transport jakbyś pojechał, nie? No jo, na zwłok, że pamiętam jak pojadę jeden transportem, to trochę wejdzie, to spoko by było nawet. Weźmy na ścisło, żeby nie było przy pracy. Ale ten syrop nie wchodzi głośno strasznie. Co, no nie chcę teraz wziąć? Dziwne. Dobra, okej, okay. Ja to mówię, to muszę dać tam jadę. O! No niestety tak to działa, niestety tak to wszystko działa. No, ale w przyszłym sezonie będziemy się starali już o to, żeby był po prostu paszowy. Nie, no bo to też będzie na pieniążki właśnie... O, z Unii będzie. No tak to wygląda, ale niestety muszę ładować to. Chciałem sobie specjalnie otworzyć, mówię, będzie to lepiej wyglądało, ale niestety musi być ta łyżka, która niby to ale nagarnia. No, powiedz mi, ty wszystkie belki, które były, to wziąłeś. Skąd? Z dołu. Wrzuciłeś na górę? Tak. Dobra. Co ty zrobiłeś? Aha, ten wziąłeś na kombajnu. No dobra, to ja trzy belki muszę sobie zrzucić. Chyba, że pojadę na pole. Dobra, to jest na pole. Pojadę na pole, bo po co mamy już, jeżeli mamy je wyciągnięte, to po co mamy je zrzucać. I faktycznie, kurczę, jakby trzeba pomyśleć coś, no ja nie, jak już będzie tam słoma i siano w jednej stodole, że tak powiem, to już też będzie spoko. Ale później jak będą okrągłe, to wszystko jakoś tak sobie ułożymy, żeby tutaj było to bliziutko. Dobra, postanowiłem, że lepiej będzie, gdy będziemy ładować najpierw słomę siano, bo jak ładowałem najpierw kiszonki, to zawsze gdzieś później któraś belka, że tak powiem, ucieka w nieznane. Bo wiecie, no nie da się idealnie tego dołożyć, bo co nie weźmiesz na Jezus Maria, czyli faktycznie ta rączka musi być zamknięta. Serio? Czemu? Jo, musi być cały czas zamknięta. No bo niby ona, bo tak, ona wtedy weźmie sobie nawet z daleka, nie? O. Aha. A jakbym chciał ją otworzyć i włożyć belkę, to niestety jest jakaś kolizja, której niestety nie jestem w stanie ominąć. No ale dobra, mniejsza z tym. To się wszystko ogarnie, ważne, chociaż mamy coś takiego. Bardziej to mi przypomina wycinać do kiszonki. Dobra, siema. Żeby to zostało? Na moment je powinieneś zebrać. Jak będziesz zbierał tak jak wczoraj, to powinieneś moment zebrać. Dobra, idziemy sobie odpić wreszcie silo, które żeśmy robili w jednym z pierwszych odcinków w ogóle. Też nawet spoczko. Dobra, mamy odkryte. I teraz... Silos paszowy został odkryty. Cyk, rączka. Będziemy sobie jakoś nagarnąć. Spróbuję jakoś rzucić miarę. Żeby były w miarę też jakieś ułożone. O co, będziemy je wrzucać od razu prosto do obory? Jo, dobra, mamy umieszaną. Że tak powiem, wygląda to? Jo, wszystko jest idealnie. Jeśli chodzi o zbilansowaną, więc możemy sobie wjeżdżać do obory. Kogo będzie trzeba kupić niedługo? No my mamy 5, ja myślałem, że my mamy 15, nie? A my mamy na 20 kół, no jo, ale że to na 20 kół mieliśmy tamtą oborę robić dopiero. Więc to jest, nie ma się to też dziwić. No ale 5 krów mieliśmy na pewno kupić do końca sezonu jeszcze, nie? No, także... O, to nawet pisze, bo... Ciekawie to będzie wszystko. I ile krowa jest jedna? 5? 5 tysięcy? No. To będzie sporo pieniążków, nie? No dobra, za tą pszenicę będzie kasa z Unii, także to tam na spokojnie. Sobie tutaj jak... W tym roku Bolek weźmie na młodego rolnika, w przyszłym roku ja wezmę na młodego rolnika. No ta krowa rozwala system, nie? I ona co? Po wejściu do serwera? Nie, to tak zrobimy, nie? Jo, raz ty, raz ja. Ej, idealnie starczyło, dobra, spoczko jest. Jedziemy. To będzie już kurde, no ja on weźmie 100 tysięcy, ja wezmę 100 tysięcy, to już będzie kurde... No to będzie szybkie rozwinięcie, nie? Bo to już wszystkie te podstawowe maszyny, które chcemy sobie w jakiś tam sposób wymienić, no to będzie dało sobie radę. Kurwa, te kury tu chodzą wszędzie po tym podwórzu. Najgorsze jest to, że trzeba kupić nowe maszyny, nie? Bo tak byśmy kupili używanych sobie trochę więcej. No ale to wiesz, będziemy mogli sobie później działać z innymi, nie? No ale zainwestujemy w nowy paszowóz, w nową prasę i na pewno w nową wielkę, ale się to się zobaczy. W tym sezonie mówię, nie? O 100 tysięcy, no nie wiem, powinno wystarczyć na to wszystko. Chociaż nie wiem, ile prasa nowa kosztuje w ogóle, to mnie ciekawi. Mniej więcej. Nie wiem, 40 tysięcy? Nie wiem, czy nie więcej czasem. Nie wiem, zależy jaką będziemy chcieli, nie? Zorientuję się może tutaj mniej więcej, jak prasa jest. No to jest New Holland 58 tysięcy, nowa, nie? No to stawiam 30 za jakąś sigmę, coś tam 125. Nowa ta, nowa, bo to jest ta, nie? Tutaj ta. Jo. No to 8600, bo się kosztowało tak, ta. Nie ma. To jest SIP, my mamy nawet, widziałeś? No tak, no, ale nie będziemy mogli używane przecież. A ona niby ona nowka była. Jo, nowka SIP ma! No co, nie? Chłopie, takich SIP już nie produkują, kurwa. Co ty gadasz? Co u nas to wrażę?
Nie, no to musimy kupić jak, nie wiem, kronkę albo coś już. O, już kurwa, od razu i komornik trzeciego dnia przyjedzie po nas. No to możemy kupić co innego nowego, a prasę kupić używaną, już za używane pieniądze. No mordy, ale przecież kurna, no to co, za 4 lata już nie będą produkować? Sydney? No przecież Sikora kupował nówki. Ale teraz produkują te inne modele w Sydney, już do B. Tą taką z żółtym bardziej? Tak, tak. Wyższą taką? Tak, żółto-zieloną. Dokładnie. Mhm. Tamtych już nie produkują, na 100% nie. No kurde. To nie ciekawe. A co, Sikora miał nową? No, przecież oni wszystko nowe też kupowali, bo oni też mieli ten program taki, wiesz. No i on ma tą zwykłą? No, ja ma tą zwykłą. A Karol? On ma tą nowszą, a on też nową kupował. No to, ale on ma tą nowszą już. No tą nowszą. No ale dobra, no to mnie się... No, teraz taką jestem jak, ciekawy, no taką, właśnie. Taką jak Karol ma też już raz nie produkują. Jestem mega ciekawy. Jak to właśnie jest? Jeżeli wiecie, czy produkują jakieś slipy takie, wiecie, które najczęściej zawsze mieliśmy na serii, to dajcie znać w komentarzach. Ja nawet później wejdę sobie na ten. Na Allegro, czy tam gdzieś i sobie... No, na Allegro. O, na stronę slipy trzeba wejść. O, dupa tam, kurde, tam nawet ceny mam podanych. Chyba na Olixa sobie wejdziesz. Ale nie, najlepsze jest to, że na stronach nie mają podanych cen, więc co z tego będziemy wiedzieli, czy produkują, czy nie, jak cen nie będzie. No ale to chcemy wiedzieć, czy produkują, czy nie, a nie cenę. Ja już tutaj drugi paszowów skręcę. Od 8 rano już 9:10 jest, nie wiem, myślę do jakiejś 17 kręcę parę tych, no. Nie, no ten paszowóz trzeba jak najszybciej nowy kupić, bo... Ja jestem ciekawy, ile w ogóle nowy paszowóz wyjdzie. A no zobacz, przecież ten oryginalny jest bardzo fajny. Wiadomo, nie będziemy go kupować, ale oryginalny nie? Jest tylko. No jest taki fajny polski chyba wyszedł bardziej. To taki używany pewnie. Nie, nowy też, tak kurwa, wszystko używane ty się ściął. 41 tysięcy ten tutaj. Mój Jezu, ile? Nie jest dużo. Broń Boże, to jest... No to są 3 maszyny, za to 100 tysięcy będziemy mieli 3 maszyny. No trzeba pamiętać, że to wtedy też liczą i na budynki trzeba odłożyć, nie? Jakie budynki? No bo to też jest, my będziemy obory za to też robić przecież. Za to? No, no to też jest dofinansowanie. To dofinansowanie to idzie dostać na obory inne. No, ciekawe czy dalej. Na rozwój gospodarstwa. Czyli dalej, no nie do rozwój nas dostaną. A nie na młodego rolnika. Na młodego rolnika się zawsze kupuje maszyny. Znaczy nie zawsze, no ale przeważnie. Ja podejdę do hodowli, mi się wydaje, mocno. A mi się kurde, jakby teraz wszystko spadły. Jak tam, kurwa, przyszła jedna krowa, drugi i druga pomąchała. Wiecie, ta co w ścianę jest murowana, nie? Te przyszły nie wiedzą, co się dzieje, o co chodzi. Ta tylko miała wejść i wyjść, weszła, wyjść, nie może, ja nie wiem, o co chodzi. Masakra, nie? Mieli krowy, już nie ma krowy. Wariola? Ja nie wiem, ona żyga? Żygą? Także prawdopodobnie ten odcinek będziecie oglądać w sobotę, nie chciałem go wrzucać w piątek, także będziecie mieli jeden dzień przestoju, bo żebyście zdążyli sobie na spokojnie oglądać te poprzednie filmiki, z racji tego, że nie udaje nam się ostatnio teraz jakoś nagrać dzień wcześniej tego filmu i zawsze nagrywamy sobie od rana. I wiecie, zanim teraz to zrenderujemy, wrzucimy i zanim to przetworzy, bo teraz lepszej jakości, jak sami widzicie, są to odcinki, to jest jeszcze dłużej przetwarzania niż wrzucania, że tak wam powiem. Nigdy wcześniej tak nie mieliśmy. No ale jak chce się taką jakość, no to niestety coś za coś. Gdzie z tej kolkami jechać? Tu gdzieś stań, tu możesz kilka. Ty, wjedź zaraz do obory. Nie, no nie wjedź do obory, musimy no pościelić. Czekaj, ja już jadę do ciebie. Ręcznie pościelić. No, poczekaj, już jadę do ciebie, właśnie potrzebuję słomy. I będę potrzebował... teraz czekaj, nie? Coś tam właśnie... Także tutaj mi zrzucą. A ja będę sobie... Jestem ciekawy, ile w ogóle to tutaj obory wejdzie tego. Dobra. Coś tam pasy no podpinać. A, po co pinałeś? No kurwa, by spadało wszystko. I dlatego też mówię, żebyście sobie na spokojnie zdążyli, bo jak te odcinki są tam o jakieś 18, 19, nie wszyscy są w stanie ogarnąć i wszystko obejrzeć. Także mówię, jak jeden dzień, akurat jako piątek, będziecie mieli na obejrzenie tam tych dwóch, trzech odcinków na spokojnie. Chyba pasy nie odpiąłeś, czy one się tak dziwnie coś... One się bugują od lute, wiesz? Więc mówię, tutaj sobie w sobotę rano dostaniecie odcinek i prawdopodobnie dostaniecie coś w niedzielę. Nie wiem co jeszcze, także... Prawdopodobnie będziemy nagrywać to w sobotę na 100%, więc dajcie znać, co byście chcieli obejrzeć. Myślę sobie nad Rocketem, myślę nad ATS-em. No coś byśmy chcieli właśnie ciekawego sobie nagrać, ale nie farming, żebyście mieli też jakąś odskocznię, że nie ciągle jedno. Wiem, że jesteście bardzo stęsknieni, my tak samo, ale mówię, no bardziej nam się to teraz coś innego na kanał przyda. Dobra, wiesz co? Poczekaj, ile tam jest słomy?
Kurde, bo nie potrzebuję fest. Ile jeszcze brakuje? Nie zrzucaj może tu tego wszystkiego, bo dobory nie gadaj, będę potrzebował. No przecież trzeba wszystkim zakarmić. Czekaj. Kurwa, ty tak na mnie zrzucasz, że jak co chcę belkę wziąć, to ty zrzucasz mi na łeb belkę i nie mogę nic zrobić. Kurwa, widzę się pierdalać tam. I teraz będziecie mieli właśnie... od poniedziałku na 99,9 będzie już chyba od zera do farmera. Jeżeli nic tam pracy nie wyskoczy, ani nic w tym stylu. Patrz teraz, pa! Jest! Ale, złapało. Dobra, ty tu jest dosyć pościelone. Ty, weź to gdzieś tu zrzuć na drugą stronę. Ale jak dosyć? To przecież trzeba do fula zapełnić. Do fula jedziemy? Ja nie wiem, czy to jest dobrze ustawione ten. O, no, przyrzuciłem. A nie, w sumie starczy. Trawy trzeba było trochę. A dobra, na zielono jest. Jak jest na zielono, to jest dobrze. A ile ty paszowozów już umieszałeś? Jeden. To jest 2840 tylko. A nie, jest zbilansowana karma. 1700. To jest trzeci teraz chyba. To ile się mieści w paszowóz? Nie wiem, sam. Weź i zobacz. No i ale to się jeszcze liczy później jako słowa. No tak, oddzielnie to się wszystko liczy. No dobra. Dobra, ja sobie tutaj z belki zrzucę, jak możesz jeść na PGR teraz, jak możesz, nie? Dobrze, spokojnie, nie ma problemu. Załóż burty i przyjedziemy, to napełnimy sobie. Kurwa. Już leciałem z tą belką. Tak, no mogę wszystko leciać. Ja możesz. Na razie. Na raz. Teraz się tutaj wrzucę. I będziemy mieli... Kul pościelony. No wreszcie to, że ten krowek będzie się działo. Wreszcie ta wydajność też pójdzie. No kurczę, może 213 godzin, żeby nam się ocieliła krowa. Trzeba zadzwonić tam po Bogdana chyba, żeby przyjechał szybciej to zrobił. No to jest jakaś masakracja. Ile godzin? 213 godzin tylko. Spokojnie mordo, rozmnożą się, nie ma problemu. A krowy się długo mnożą, nie? No a u nas na od zera to już szło trochę, nie? No. Ale ty, większa liczba krów. Mogliśmy w świnie pójść, kurwa, nie w krowy. No to się przecież wszystko... Znaczy wiesz co to jest fajne? My na gospodarstwie mamy tam jeszcze świnie, nie? To by było... Na innym gospodarstwie? Nie! Czemu na innym? Przecież my mamy tam puste budynki. Pamiętasz co ostatnio chodziliśmy zobaczyć, gdzie słomę sypać? No. Tylko by trzeba było to przemodelować w jakiś sposób. No przecież tam są pełno kolców od świn. No jedynie byśmy nie mieli tych chodzących świn, że tak powiem. Ale spoko by było wprawdzie mieć po prostu te świnie, żeby na zarobek, nie? No. Bo jak mamy tej słomy, mamy to wszystko, więc nie byłoby tragedii. Może pomyślimy. Dobra, ja sobie teraz zmienię stronę i wiadę tędy. Od razu później. Co kurwa nie powiodło się? Może musisz mieć ten. Czekaj, konta. Gdzie to się sprawdza? Czekaj, może odczepię przyczepę. Teraz mogę? Ustaw. No nie mogę. Zobacz, no tu mam wszystko włączone? Co? Nie wiem. Nie, wyłączone mam wszystko. Co wszystko? Dobra. Trzymaj. Jest? Czekaj. Co kurwa? Jak na 6 dni? O co w tym chodzi? Niby już pełne ty. Co pełne? No pełne. Na 6 dni. No zbilansowana jest. No, pożywienie... Dziwne. Może kurwa... Nic nie jest pełnego, więc wydajność 100%. Nie mam pojęcia, o co teraz chodzi. No ale ty, zawsze było tak, że przy mniejszej liczbie krów... Moment to było, tylko czemu się nie zapełniły tutaj wszystko? Myślałem, że to po prostu... Dobra, pełne to pełne. Ale jak pełne, to pełne. To nic tylko się cieszyć. Myślałem, że one naprawdę będą zżerały tego sporo. Skoro jest pełne, to pierdzielisz to jest. No dobra, mamy umieszany. Co? Odczep go i tyle, będzie się karmić później. Jo, zostawię go w oborze, żeby nie było. To nawet i lepiej, że nie trzeba tyle tego mieszać. No bo też mnie to trochę zdziwiło, że ja mówię, ja pierdzielę przy 5 krowach, żeby było tak dużo, że tak powiem. Na 6 dni chłopie. O Jezu. Czekaj, co tu jest? Kiszonka, siarno, zbilansowane karma. No nie, no tu nic nie podwyższę niestety. Czystość, mógłbym jeszcze 60, jak przywieziesz, to mógłbym wjechać tutaj. Wiesz co mnie zastanawia, to że jak będziemy grać na czasie 5, no, to że to mleko nie będzie w ogóle szło. No to co, zmieniamy na 15 i gramy tak jak na odzera? No zero, no tak to jest zero moim zdaniem. Dobrze, już czas na 15 i tak myślę, że będzie ok. Zostawcie. Moim zdaniem lepiej, nie? Że bo to będzie troszeczkę też tego mleka więcej szło, nie? Dobra, ja idę tutaj do tego mleka, to rzucę sobie tego mleka. Strzepić ci mnie przeszczepić, nie? Tak, ja ci już pomogę, tak to ciągle w czapie. Tylko nie wiem czy nie tego. Gdzie ty jesteś, na podwórzu? No. Czekaj, ja tu cofnę, na spokojnie. Może już sobie nam przyczepić tą 80, bo już nie jej gasiłem. No przestań, 60 da radę. No co ty? Ale podczepić. No dawaj w prawo ją bardziej mam. Kurwa, będzie ciężko mi.
Nie znamy się? No zaczep, wiesz, długi jest raczej. Wreszcie są górki dołki, łomu jest, jak trzeba skacze. Marce, dawaj tam. Widzę, widzę. Co on robi? Dobra, czekaj, wiesz co? Będzie łatwiej, jak ja zrobię to tak. W każdym razie można, o teraz jest łatwiej. Weź odczepi. Przecież mamy zaczepę. No. Ta bajka to jest zarąbista, nie? Od jakiejś łyżki do kipowania. Nie, ta przyczepa jest zajebista. No, ale nigdy wcześniej na żadnej serii nie mieliśmy coś innego takiego. A jest nie, ładna. Przyczepy ogólnie są spoko, nie? Ogólnie jest dosyć podoba, wielofunkcyjna, bo jak zobaczcie, chwila moment mamy ją na belki zrobioną. Dobra. Spróbuję to zrobić tak. No za weski nie wkładałem, że tam wiesz. Chyba bym mu dobył łycha. Do góry trzeba sobie podnieść. Odczep. Może będzie łatwiej trochę to? Ale była normalnie wiraże na podwórzu, co się zaraz będzie przychodzi, będzie się pytał co się dzieje normalnie. Dobra, podczep. Masakracja jaka. Dawaj. Cofaj powoli. No? Jakby... kurwa, jak ten zaczep dziwnie się... Może ta 60 tak ma tu dupy. Nie dociągnę. No, chodź może. O, ale kurwa siły mą, dzisiaj śniadanie było ładne. Nie, to może się wydaje, że to 60, wiesz? Tak. Dobra, jedź, dasz mi ją i pójdziesz po 80, a ja podgarnę jeszcze w tym. Dobra, dobra. Jedź 80, zetnij i ja zaraz napełnię i pojadę. W ogóle daleko jest... Czekaj, zobaczcie, ta cena w ogóle jest cały czas. Nie no, nie uciekłaby. Jest, 812 za pszenicę. Ładne. To jest na Agroplonie, czyli to będzie gdzieś... To nie jest tam, co ty byłeś ostatnio? Nie, ja byłem na polskie zboża. Agroplon... O mój Jezu! Ale zrobisz trasę, to jest za sklepem jeszcze. O kurde, no dobra, to trzeba wyjeżdżać już powoli. Bo jak żeby się wrócić do jutra, weź taki materac do spania. No tam jakąś ten... Pociągniczy... Bo jeszcze obstawiam kolejka, będzie duża, tam to także wiesz. Nie, ja zaraz zadzwonię tam bez kolejki, że jak coś to, żeby mnie wzięli. No. Od tyłu tam jadę na elewator. Od tyłu na elewator. Sprzątamy tu jeszcze ukrówek. Takim zestawem jeszcze nie było jeżdżone. Nie, jednak tu jeszcze nie chodziliśmy. Byłam szczepa. Kurwa, tu 60 na za koła. Najgorsze jest, jak zacznie padać, bo plandeki nie ma na drugiej przyczepie. Nie, nie, ja tam gadałem ze Smagalokiem i mówili, że wszystko w porządku jest, wiesz? Dobrze. Powiedz mi, gdzie mam tylko zawrócić tu? Mógłbym w sumie zawrócić na polu naszym, bo tutaj się nie złamie na tym. No. A nie, poczekaj, może tu zawrócę. Uwaga, bo jadę. Dobra. Mamy wysprzątane. O! Ale akurat wiesz co, na skrawkach nie byłem i dobrze, że kątem oka spostrzegłem, że tu jesteś. Dobrze. Bo kurczę, a jakby im samej kiszonki teraz nasypał, jak one mają taki niedobór tego? Czego? Kiszonka. No ale nie, bo to wtedy znowu będziemy mieli więcej nie, niż zawsze. Nie, mówię ci, jak jest tak, to zostaw tak i tyle. Dobra. Kurde, mordo. Jadę tu, kurde. Jeszcze zaśmy, kurwa, czekaj, ja muszę jeszcze raz zawrócić. Ty tu musisz wjechać, tak. Jak najbliżej tego. No. Łukiem. Ona wiesz, że. Ale bogiem poszło. Czekaj, jadę na nasze pole zawrócić. O, ale tam idzie pięknie, zestaw ich nasz. W szoku jestem, bo w sumie nigdy nie wysypywaliśmy tego i nie sprawdziliśmy, jak się z tego wysypuje, nie? To trzeba jak najbliżej. No do kurwa, weź, ja pierdolę piątką po bruzdach. Co? No wiecie, z krzaku. Czekaj, tak jak wyjechał. Tak, ja chodzę na drugi, co? To, że mnie przydupcył silos, bo chyba... O, dobra. O, tak będzie gitara. No czekaj, ja tam idę wpisać kod na pszenicę, żeby sypało. Dobrze. Broń Boże. Hashtag 85 4321. Mordeczko można sypać. O, kurwa, tam okienko chyba otwarte na dole. No dobra, poczekaj, zaplandekuję tu. Naciągnę z jednej strony. O, dzięki, dobra. Jedź Andrzej. Kurwa, ale tu mamy piwną dwukółkę. Może jeszcze dwukółkę stworzyć, my zapniemy. Czekaj, bo kurwa jakiś debil beczkę tu postawił. Ja broń Boże. O, mordeczko, czekaj, kod wpiszę teraz, żeby jeszcze raz przyjęcia poleciała. Już jest pisany, 4-8 hashtag, no. O, kurde, tu pisz? Czemu to tak sobie? Nie to rozwala, mam nadzieję. Kurde, patrz, 19 jest. A nie, nie mogliśmy sprawdzić, bo nie było przyczepy. Ale jak z kombajnu sypić na przyczepę, to tak nie robi. Nie. Nie, nie sypię przyczepę. Nie. A nie sypię, faktycznie. Bo jest za nisko ten silos.
Dobra. Przepraszam? No, kurwa, czekaj, odjadę, bo już kurwa na sprzęgle siedzę. Musi powiedzieć, że się nie zatrzymało. Dobra, ja cię. Dobra, to zestaw pięknie. O mój Jezu, 13, nie wiem, czy to pójdzie. Ile to jest? 13? Czekaj, ja chcę zobaczyć. To będzie 10 tysięcy, ty. Pieniędzów. Dobra, gdzie to mówisz jest? Agroplon. No za sklep, w prawo jest i cały czas prosto asfaltem. Tam? Co? Tak, tu w prawo wyjeżdżasz, gospod w prawo. Dobra. Jest pobłogosławiony, żeby on tylko dojechał. Może koguta to nie ma. Uważaj, za tam mój ruch. Mój Jezu, jedzie jakaś ładna, poczekaj. Ty, kierunki są. Dawaj, wolny jest teraz, w prawo, szybko, bo ja coś jedzie, jakiś gienek w prawej. Kombaj na polu, mój Jezu. Weź się bierz na kosze nieco. Dobra, znaczy dużo nie na kosze pewnie. A nie, pojem zbiornik mogę nakosić, dobra, gitara. O, pięknie. Kurwa, trzeci dzień żniw, takie bogactwo, nie? Kumba i cały brudny. No, to tak to blisko domu, to może zostawiać. Nie, nie ma czasu zjeżdżać. No. O, ładą tu poszedł. Ja mogłem sobie zaznaczyć, bo gdzieś tam nawigację mogłem wziąć. Potem... Weź tam hot doga z Orlenu, z jakiego znała. Morda, jak coś z Dolnego Śląska tam wyjeżdżą. To ile zostało? Może jeszcze? Jeszcze, o, 19 ton, ja jeszcze pojadę, wtedy sobie fajnie. Też. No to czy, no zobaczymy, jak cena spadnie, nie? No może nie spadnie na nas. Więc zobaczymy. Ja ci tu te dwie przyczepy raczej przywiozę. Zobaczymy. Ja ci te dwie przyczepki tu przywiozę. No spoko, weź jakieś pieniążki wjadą. A zobacz, ile tu jeszcze będzie tej pszenicy, ty. No tam jest w ogóle ten cypel wykoszony, ten po prawo, czy nie? No ja go mam wykoszony. Aha, no to właśnie dlatego tak dużo jej wyszło. Bo myślałem, że on nie jest wykoszony, ten nie? Ten cypel mam wykoszony, tam jeden przejazd mój został do zrobienia na tym cypelu. Dobrze. Także no fajnie to idzie, naprawdę w tym sezonie powiem wam, ale kopcił, ja pierdolę. Rok naprawdę sprzyjający żniwom, także plony tutaj są dosyć konkretne. Ale tym bardziej, że pewnie było zadbane jeszcze, bo nie było obornika wcześniej niczego, to za rok będzie chłopie, nie pytaj, nie? Obornik tylko na jednym polu. Wiesz co bym chciał na tej serii? Ziemniaki. Nie wiem, czy on bym chciał ziemniaki. Kurde, nigdy wcześniej nie mieliśmy ziemniaków na takiej serii realnej, żeby ich sprzedawać i w ogóle, nie? Spoko by to wyglądało. Ale tak, no i tą kopaczkę polską, nie? No. Fajnie by to fest wyglądało. Kopaczkę by trzeba było kupić ten jeszcze, nie? Ten tego kukowiaka? No, do zbierania. No. Fajna akcja na pewno by była, nie? Bo tak... No i satelkę. No, polskie. Wszystko, nie? Dosyć polsko by to fajnie wyglądało. Ty kurwa mać, ja nie wiem skręcić prawo koło sklepu? Jakiego sklepu? No się tego. Boże, może tu jestem. Może co ty zrobiłeś? Ja chuj, w następnym odcinku z rzepakiem jadę. No, to można poładować. To boki tutaj, otwarte jeszcze u was. Ja pierdolę, dobrze, ja się zatrzymałem, bo bym nie zauważył, czaisz to? Ja tu stanąłem, mówię, kurwa, daleko jeszcze? Ale kurde, rzepak tak idzie do góry? Szok. 1300 już jest. A ile mamy rzepak? Gdzieś 10 tam tam będzie, nie? Ja sam na przyczepy zważę tu. Co? Tutaj sam przyczepy zważę. Jeszcze raz się sieci, dobrze. Ile? No to rower to. O, chłopaki dużo mają w tym roku. Mój Jezu. Chyba ci tutaj inna się. Dobrze, ci losy jeszcze mają. Dobra, pięknie. Tu weź ustaw na prawą stronę, żeby to kiwowało, żeby na ziemię nie pierdachło tego. Bo będzie przybał. Czekaj, jest pierwsza przyczepa. Prawa. I cyk do silosu. Kurwa. Boże, ona się nie zdążyła podnieść, już była wysypana. No to suche. Mocno po otwarciu gór to już wszystko wyleciało. Dobra, zmieniamy. Teraz strona prawa. Dobrze, 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 dobrze. No tutaj jeszcze mordo będzie pełna przyczepa ta zielona z tego pola. Około. No, powiem ci jeszcze czegoś, jak zrobiłem, chłopaki są dzisiaj. Dobra, tam wszystko mam kamerowane, jest to w tym. Oni ten, no, fakturę przyślą pocztą. Kurwa, wiesz, na razie zastanawia, czemu kogórny chodzi. Bo przepalił się ostatnio, że zbity jest, nie widzisz, kurwa? A żeś po okrzokach przeciągnął gdzieś? Kurwa, gałęź, żebym dostałem też po ubiec. Mordo, kurwa, nie wyjadę wesele, jakie chyba. Gdzie ty mówiłeś, że 10 tysięcy zrobimy? Gdzie? No się z 800, nie ma tragedii. Jedziesz, kurwa. Ile mamy kasy? No 19300. Jak się dojdzie 20 będziemy mieli. Dobra, ogień teraz. Więc kurde mi się... 15 tysięcy? No, to mało. Dostaliśmy 6 tysięcy za to tylko. Nie wiem, ty to obliczyłeś. Morda jeszcze chyba wiesz co za brud nam odjęli. Bo żeśmy nie petkusowali tego ani nic. Może mokry. Kurwa, ty tego na ziemię nie wysypałeś czasem? Kurwa, wróciłbym siarę. No poczekaj, no na głupi rozum. O po 800, tak? Ile było ton? Chyba 13 i pół.
Ile? 13,5, 13,13. A jaka była cena? 800, nie? 13,500 razy 800. No 10,800. Morda, weź kurwa, biegnij i zobacz, czy ta ostatnia. Ja wiesz! Czy ta trzeba ostatnia się na pewno dobrze wysypała. No kurwa, no oszukali nas. Ojebali nas. Ojebali nas. Morda, bo to przelewem przyjdzie. Na 100%. Ja, kurwa, pieniądze nasze. Ej, bo oni teraz mi do ręki tylko tyle dali, ja. Kurwa, zajebali pieniądze wszystkie. Ojebali nas na elewatorze. A ja pierdolę, ja mam 5400 przecież jeszcze. Mówiłem, że przelewem. Kurwa, nie to konto podałem. Bo oni mają wpisane, bo w tamtym roku my wozili buroki do nich. Ja pierdolę. Ale mam pieniądze, co? Ja jedziemy dziś na bal. Ja mówię, ty no oszukali nas, to 100% nas ojebali gdzieś. Ej, to dobry tytuł będzie, ojebali nas na szajs. Dzień dobry. Ale tu się siła mocno. Mordo, przysmarowałeś kombajn? No, 4 dni temu. Może jest kasza w stronie, ja pierdolę. Ale tu podjechałem zestawem, co? No. Czy też chcę płacić im tą pszenicę, jak tak płacą na razie, bo 800 to dobra cena. Co? No, bo jest 40 minut odcinek, już 40 minut ponad. A no faktycznie, to nie, to dobrze wyszło, dobra, pięknie to jest. Mi się bardzo spodobało. Nie, ile masz minut? Bo jest 7 giga. No to będzie około 30, także nie, gitara się małki, pięta, po co byś odcinek robić, krowy jak wyglądają. Ej, kurwa, ten rzepak faktycznie fajnie rośnie. No ja będę go sprzedała na samym. A tam ile pisało? Mamy? Weź czas już wyłącz. Co wyłącz czas? Odcinek jest, leci normalnie, tam kogoś. Także co, mordeczki, my w tym odcineczku wam bardzo serdecznie, czekaj, ja chciałem jakieś ujęcie, bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał i czekajcie na kolejne, także pewnie jutro będzie się działo. Jo, pewnie jutro raczej na 99,9% będzie. I co, piszcie jakieś ciekawe pytanka, jakieś ciekawe tematy, o które moglibyśmy sobie porozmawiać właśnie na tych odcineczkach. Także co, do następnego odcineczka, na razie, strzałeczka, trzymajcie się, cześć!